Cześć, po drugiej stronie kamery Magda. A ja w dzisiejszej podróży z Liskiem towarzyszyć mi będzie Inka i Pola. Chciałybyśmy, żebyście zostali jeszcze na troszkę w zimowej aurze, mimo że za oknem już prawie wiosna. Dzisiejszą animację bowiem będziemy robić z pewnym małym bohaterem, bałwankiem. Do jej zrobienia potrzebne będzie nam kilka rzeczy. Plastelina, aparat fotograficzny lub telefon, nożyk. Pamiętajcie, że jeżeli jest ostry, to najlepiej poprosić rodzica o pomoc. Przygotujcie także miejsce do pracy. Umieśćcie aparat w takim miejscu, żeby był nieruchomo. Zróbcie bałwanka z plasteliny. Postawcie go pionowo na stoliku przed kamerą i odcinając po plasterku nożykiem, po każdym odcięciu zróbcie jedno zdjęcie. Na koniec zróbcie z plasteliny kałużę i sfotografujcie ją jako ostatnie ze zdjęć. Powstanie Wam piękna animowana historia o naszym bohaterze bałwanku. Pamiętajcie jednak, że zima to nie tylko lepienie bałwanów, to także kłopoty, z którymi muszą zmierzyć się zwierzaki. Zobaczcie, co Reksio porabia w zimie. Do zobaczenia!